Czy emocje są rodzajami naturalnymi? To pytanie oczywiście wymaga powiedzenia, co to jest rodzaj naturalny. To pytanie tak naprawdę narzuca się w związku z tym, co powiedziałem już wcześniej, że to są takie dwurozsądkowe rozróżnienia, że chciałem Państwu wstępnie zarysować, przypomnieć trochę kontekst tego, bo to wszystko wiemy potocznie na temat emocji. Państwo sobie mogą łatwo to wszystko wyobrażać, mogę Państwa nakierować. W literaturze bardzo dużo się na temat emocji pisze i można wczuwać się w rozmaitych bohaterów. Często po to właśnie książki czytamy. No ale jest pytanie, jak tak naprawdę ująć istotę emocji? Czy same emocje same w sobie są czymś, co jest rodzajem naturalnym? Co to jest rodzaj naturalny? Rodzaj naturalny rozumiem jako coś, co jest realnym składnikiem rzeczywistości. To jest taka najbardziej neutralna definicja rodzaju naturalnego, ponieważ rzeczywiście mogą być różne koncepcje rodzajów naturalnych. I te koncepcje rodzajów ja będę Państwu zaraz krótko przybliżał. Ale dajmy sobie najpierw przykłady. Jeśli Państwu powiem, że rodzajem naturalnym jest jakiś pierwiastek chemiczny, na przykład złoto, ołów, wodór, to będziecie mieli małą wątpliwość. Jeśli powiem, że również minerały jakiegoś rodzaju, że krzemień, czy że być może również i wapń, i może i wapienie, i może jeszcze jakieś innego rodzaju, tego rodzaju substancje, no to będzie, no tak, tak, to wygląda poważnie. W odróżnieniu na przykład od przedmiotów o nazwach zaczynających się na literkę A w języku polskim, to wiadomo, że to jest trochę arbitralnie wyznaczony zbiór. To jest zbiór wyznaczony wyłącznie przez to, że z różnych powodów, bardzo często zupełnie przypadkowych, w języku polskim te przedmioty noszą nazwę zaczynającą się na literkę A. I także niewycinki czasoprzestrzeni obejmujące księżyc i moją lewą skarpetkę. To jest przykład inspirowany przez pewien pomysł Leszka Kołakowskiego z jego bardzo głośnego tekstu na temat Karola Marksa i klasycznej koncepcji prawdy, który właśnie przywoływał księżyc i coś podobnego w tym momencie. Oczywiście mam zaćmienie, chociaż pisałem na ten temat artykuł. W tym przypadku to jest arbitralnie wyznaczone nie przez kryterium językowe, tylko przez moją zupełnie swobodną, jak sądzę, decyzję. Motywowaną w jakiś sposób, ale oczywiście mogę sobie swobodnie dzielić rzeczywistość tak jak chcę i czasami te moje podziały, a może nawet i w większości przypadków będą arbitralne. Nie będą to elementarne składniki rzeczywistości. To nie będzie coś, o czym będzie warto mieć teorię naukową. Jest kilka filozoficznych koncepcji, czym są rodzaje naturalne. To się wiąże z tym, że wydaje się, że jak będziemy tworzyli dobrą teorię naukową, to ona powinna dotyczyć rodzajów naturalnych. Więc jeśli ktoś jest realistą naukowym, czyli uważa, że teorie naukowe są w przybliżeniu, przynajmniej z grubsza prawdziwe, to będzie chciał się dowiedzieć, co to są rodzaje naturalne, ponieważ te teorie naukowe powinny o tych rodzajach naturalnych mówić. Jeśli nie mówią o tych rodzajach naturalnych, to nie są to solidne, dobre teorie naukowe. Rodzaje naturalne powinny nam pozwalać na tworzenie dobrych generalizacji. To rodzajów naturalnych będą dotyczyły na przykład prawa przyrody. Jeśli pomyślicie Państwo o prawach chemii, no to oczywiste jest, że pierwiastki chemiczne są rodzajami naturalnymi. Jeśli pomyślicie o jakichkolwiek innych prawach przyrody, to za każdym razem one operują właśnie na rodzajach naturalnych. Tego dotyczy. Bez rodzajów naturalnych trochę trudno myśleć o prawach. Właśnie dlatego musimy się dowiedzieć, czym one są. Klasyczną koncepcją rodzajów naturalnych jest esencjalizm. To jest koncepcja tradycyjna, która powiada, że rodzaj naturalny to jest kategoria przedmiotów, w której przejawia się ta sama istota. One mają tę samą istotę, esencję. Esencjalizm ma jednak dwa kłopoty. Pierwszy, przynajmniej dwa. Przynajmniej pierwszy problem polega na tym, że gatunki biologiczne, które są takim sztandarowym przykładem rodzaju naturalnego, mało kto neguje to, że rodzaje naturalne, o których chcemy mówić, to są gatunki biologiczne. Wydaje się, że to jest taka dobra kategoria. Otóż one są nieredukowalne do genomu. Bardzo trudno znaleźć esencję, coś, co jest wspólne wszystkim egzemplarzom danego gatunku. Dlaczego? Ponieważ gatunki to są zbiory indywiduów, populacje, w których genom podlega naturalnym zmiennościom. Bez tego ewolucja by nie zachodziła. W związku z czym bardzo trudno powiedzieć, co jest wspólne, co jest wspólną istotą. Można próbować znajdować jakieś elementy podobieństwa, ale to nie daje się tego tak wprost sprowadzić do warunków koniecznych i wystarczających, wskazujących na istotę. Drugi problem, który możemy wskazać, jest bliżej filozofii umysłu, to jest z chorobami psychicznymi. One są wyznaczane w bardzo skomplikowany sposób.
te rodzaje, nie tylko fizjologiczne. Możecie Państwo też porównywać to z rzekomymi rodzajami naturalnymi, które były stosowane w psychiatrii. Moim ulubionym przykładem rzekomego rodzaju naturalnego jest drapetomania, ale równie dobrze można byłoby się odwołać do schizofrenii bezobjawowej czy syndromu postaborcyjnego. Zaraz wyjaśnię, o co tu chodzi. Drapetomania jest to takie schorzenie, które przypisywano niewolnikom amerykańskim w XIX wieku, no, którzy chcieli uciekać i wyrwać się na wolność. No po prostu no, chorzy psychicznie. No któż by uciekał z niewoli? No mają po prostu pewną manię, to trzeba leczyć. To jest nienormalne. Państwo widzą od razu, tutaj nie trzeba nic szczególnie wyjaśniać, że to jest po prostu konstrukcja ideologiczna służąca do uzasadnienia niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych, do tego, żeby osoby sprowadzone najczęściej z Afryki i trzymane pod kluczem i traktowane nieludzko, można było nadal nieludzko traktować i mówić, że jeśli chcą uciec, to są po prostu chore, a nie przejawiają pewne cechy ludzkie, normalne. Więc jest to taki rzekomy rodzaj. W odróżnieniu na przykład od zaburzeń, które dzisiaj uznajemy za realne, też trudno, nie reprezentuję tutaj oczywiście stanowiska antypsychiatrycznego. Uważam, że są zjawiska psychiatryczne, co do których trudno mieć wątpliwości, że istnieją, chociaż są bardzo złożone. Schizofrenia ma bardzo złożoną strukturę i naturę, depresja ma bardzo złożoną naturę, natomiast niewątpliwie istnieje. W odróżnieniu od schizofrenii bezobjawowej, no, schizofrenia normalna ma objawy. Schizofrenia bezobjawowa to z kolei w Związku Radzieckim stosowane kategoria, która służyła do tego, żeby prześladować dysydentów, osoby, które nie zgadzały się z reżimem tam panującym. Były one wtrącane do zakładów psychiatrycznych jako nienormalne. No przecież każdy normalny człowiek kocha komunistyczną partię Związku Radzieckiego i chce być posłuszny władzy. To nie ma wątpliwości, że to jest kolejny konstrukt ideologiczny. I takim samym konstruktem ideologicznym jest syndrom postaborcyjny, którego istnienia nikt nigdy nie dowiódł jako zjawiska występującego uniwersalnie u osób, które przerywają ciążę. To są wszystko rodzaje, które nie są rodzajami naturalnymi, w odróżnieniu od depresji, a której nie sposób tak naprawdę sprowadzić do czystych, czysto biologicznych, fizjologicznych skutków. Można by próbować do jakoś tam fizjologiczno-behawioralnych, ale to też jest bardzo trudne. Obecne nasze klasyfikacje statystyczne i diagnostyczne, na przykład ICD czy DSM, wskazują na rozmaite, skomplikowane sposoby wyznaczania takich kategorii. Są częściowo społeczne, częściowo kulturowe, na przykład, żeby powiedzieć, że ktoś ma nieprawdziwe przekonania, podtrzymuje mimo świadectw świadczących o ich fałszywości, no to normalnie byśmy powiedzieli, że ta osoba ma urojenia, tak, na podstawie takiej definicji. Tymczasem ktoś może mieć tego rodzaju przekonanie wobec jakiejś idealizacji naukowej. Uważać, że no może to jest tak naprawdę prawda, co się mówi w jakiejś teorii. Inni mówią, że to jest idealizacja i fikcja. Ja uważam, że to jest prawda i chcę to sprawdzić dalej. No to może to nie jest do końca urojenie. Może to jest kulturowy kontekst, w którym ja to stosuję. Oczywiście to dotyczy również i kulturowego traktowania niektórych przekonań religijnych, które mogą okazywać się w jakiś sposób, oczywisty sposób, fałszywe, jeśli dane wierzenia religijne mają łatwo sprawdzalne konsekwencje. To się rzadko oczywiście zdarza, ale się zdarza. Może, zwłaszcza w jakichś takich systemach wierzeń, które mówią, że o konkretnego dnia nastąpi koniec świata, to wyznawcy tego rodzaju poglądów mogą potem szukać jakichś sposobów na pokazanie, że to było prawdziwe twierdzenie, mimo że coś się stało. Niekoniecznie cierpią na urojenie, tylko może to jest tak naprawdę bardziej skomplikowana rzecz, którą trzeba byłoby im przypisać. Nie wprost jakieś urojenie typu zespół Fragolego. No więc mamy przykład. Mamy skomplikowane gatunki, skomplikowane choroby psychiatryczne, które esencjalizmowi się nie poddają. Nie umiemy dobrze esencji wyznaczać ani chorób psychicznych. W ogóle chorób trudno nam wyznaczać esencję w ten sposób. Czasami się udaje, ale jest to bardzo trudne. Mamy problemy z gatunkami biologicznymi. A gatunek biologiczny to ewidentnie jest coś, co chcemy klasyfikować. Co uważamy, że można poklasyfikować, czy że systematyczna klasyfikacja tego powinna przypominać w jakiejś mierze rolą naukową to, co się dzieje w tablicy Mendelejewa. To jest bardzo ważne. To jest kluczowy element biologii, systematyka,
świata ożywionego to jest coś, co się tam dzieje i ta systematyka jest super istotna. Nadzwyczajnie istotna jest też systematyka chorób w medycynie. Więc jaka jest konkurencyjna koncepcja? Konkurencyjną koncepcję przedstawił Richard Boyd w koncepcji, w której twierdzi, że rodzaje naturalne to homeostatyczne wiązki własności. Ja zaraz będę Państwu to rozpakowywał, o co chodzi z tymi homeostatycznymi wiązkami własności. To jest dosyć taki skomplikowany termin. Chodzi o to, że rodzaje naturalne nie są identyfikowane po prostu przez same własności, czyli to nie jest po prostu esencjalizm, tylko raczej przez jakieś łączne efekty. Te własności są wzajemnie połączone ze sobą, one ze sobą oddziałują i dzięki temu dany przedmiot nadal stabilnie istnieje. Jeśli Państwo pomyślą na przykład o gatunkach biologicznych, to do tego znakomicie pasuje. One mają zmienny genom, muszą mieć. W różnych środowiskach generują różne fenotypy, ale pozostają względnie stabilne, ponieważ mają ileś własności, dzięki którym ten gatunek nadal trwa. Na przykład pozwalających na pewnego rodzaju strategie reprodukcyjne i stabilizujących istnienie tego. To będą zwykle takie dosyć skomplikowane układy własności, które będą powodowały, że te przedmioty nadal stabilnie mogą trwać. O co chodzi z tą homeostazą tutaj? No to homeostaza to tak naprawdę stabilne dalsze trwanie. Jakieś stabilizacja tutaj jest najważniejsza. Nie chodzi tu o homeostazę w takim sensie biologicznym, w ścisłym, tylko właśnie taki rodzaj, powiedzmy, stabilizacji w istnieniu. Niekoniecznie chodzi więc o to, że tu musi być zachowana jakaś równowaga między tymi własnościami, tylko raczej o to, że dzięki temu stabilnie te przedmioty dalej istnieją. Po tym dłuższym wstępie, przyznajmy, przedługim, przejdźmy do pytania, czy emocje to rodzaje naturalne. Państwo widzą na zdjęciu Paula Griffitha, który jest filozofem biologii i umysłu, który mówi, emocja, pojęcie potoczne, proszę Państwa, niekoniecznie odpowiada jednorodnemu zjawisku. Nie znaczy, że tego zjawiska nie ma, ale może być niejednorodne. Mogą być tak naprawdę może się okazać, że ze względu na to, że odpowiadają za niego bardzo różne mechanizmy, będziemy musieli wyróżnić różne obiekty, które będą rodzajami naturalnymi. Czyli mamy dwie możliwości. Albo pojęcie zostanie zastąpione nowym, bardziej naukowym pojęciem, które uchwyci jakiś w miarę jednorodny mechanizm. Jak Państwo widzą, to jest coś w rodzaju eliminacjonizmu, ale z zastępowaniem, czyli redukcja tego pojęcia będzie polegała na zastąpieniu go przez jakieś pojęcie bardziej adekwatne, z jakąś korektą, albo w ogóle zostanie wyeliminowana na rzecz wielu pojęć, gdyż nie ma jednolitości w zjawiskach w tej dziedzinie. Griffith uważa, że nie ma tej jednolitości i że tak naprawdę będziemy musieli się pożegnać z pojęciem emocji jako ogólnym pojęciem. Nic na to nie wskazuje, żebyśmy mogli na tę jednorodność liczyć. Mechanizmów jest zbyt wiele, więc marker somatyczny może się wydawać jednym mechanizmem, ale to nie jest wszystko, co się dzieje z emocjami, dlatego też nie ma szansy na to, żeby emocje traktować tak, jak chciałby je traktować Antonio Damasio czy inni zwolennicy emocji jako rodzajów naturalnych.